Miejscem zerowym w funkcji liniowej f określonej wzorem f od x, tutaj mamy tą funkcję, jest liczba. Miejsce zerowe funkcji, czyli punkt przecięcia funkcji z osią o x, czyli tu. To znaczy, że mamy punkt, który ma jakiegoś x, a na y ma 0. I to będziemy tutaj to 0 podstawiać, bo f od x to inaczej y. 0 to musimy sobie tutaj powyliczać, czyli mamy 3x dodać 3 minus pierwiastek. Dobra. I teraz tak, na lewo wrzucamy x ze zmianą znaku oczywiście, a po prawej zostają nasze wiadome, czyli liczby i cyfry. Dzielimy na liczbę przy x. I teraz zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj odejmowanie. To znaczy, że na minus 3 będziemy dzielić zarówno ten składnik, jak i ten składnik. 3 dzielone na minus 3 to jest minus 1. A minus 6 dzielone na minus 3, mamy 2 minusy, czyli będzie plus. 6 na 3 to 2. Pierwiastka nie tykamy. I teraz, aby uzyskać nasz wynik, zamieniamy szyk. Najpierw liczba z pierwiastkiem, odjąć 1. Odpowiedź C.